Mam tak, mamy dwa treningi, dwie grupy na tym porannym treningu i celem tego treningu jest przede wszystkim poruszanie się do trójbloku. Te zajęcia będą takie same dla pierwszej i dla drugiej grupy, także nie wiem, bo myśmy tu mówili o dwóch godzinach, to możecie być na godzince pierwszej, a na drugiej będzie praktycznie to samo, tylko z innymi zawodnikami w podgrupach. Jaka będzie ta struktura tego treningu? Pierwsza, czyli zaczniemy od tych, zawsze zaczynam od tych najprostszych takich elementów, a szczególnie od wystawy, bo w jakimkolwiek zespole się nie pracuje, to największe problemy są z podstawowymi elementami. I to nie tylko w Serii B, czy tam w drugiej lidze, ale to samo jest i w Plus Lidze. Wierzcie mi, że największe problemy są z najprostszym elementem, takim właśnie jak wystawa piłki. I pracujemy z tym każdy trening. Okay, tam poświęcamy albo tą formę rozgrzewki na dogranie piłki, albo tą pierwszą część treningu. Także teraz będzie to samo, jest wystawa piłki z tych piłek różnych. Ja staram się te piłki dorzucać trudne, oni startują z tej swojej pozycji bazowej, ale też jest ich dużo piłek takich, gdzie dorzucam poza oś do boiska, żeby oni się starali te piłki dogrywać wszystkie do siatki. Różnica jest taka, że bardzo dużo piłek bronionych, gdzie musi wystawić zawodnik z głębi pola, jest po prostu dogrywana do trzeciego metra i równie dobrze jest przebijana, takiego oddajemy freebola, nie wykonujemy ataku, dlatego ja podejmuję ryzyko w tym i obowiązkiem zawodnika jest dogranie piłki do siatki. Kosztem tego, że będzie sytuacja, że piłka przejdzie na drugą stronę. Bo czy ja dogram piłkę na trzeci metr, czwarty, czy dogram na drugą stronę, to jest ta sama sytuacja. I tak przeciwnik wyprowadza akcję. Natomiast jeśli dogra więcej piłek na siatkę, to dużo pracujemy na tym, żeby walczyć z blokiem. Wypychanie piłki, przepychanie się, nabijanie na blok, jesteśmy w stanie wyprowadzić atak. I celem tego dogrania piłki jest robienie wszystko, żeby wyprowadzić atak. Najgorzej, co może być, to gdzie mamy jakąś bardzo dobrą obronę i piłka jest dograna trzeci, czwarty metr i my znowu przebijamy palcami, czy sposobem górnym. I później jest forma bloku indywidualnego. To jest maksymalnie 10-12 skoków, które one wykonują do skoku indywidualnego. I trójblok. To jest powiedzmy ten cel tego treningu. Zanim przejdę dalej, to wam jeszcze powiem, co dalej będziemy robić, a wrócimy do trójbloku. Potem forma fragmentów gry z wykorzystaniem tego trójbloku. Atak z podestu, podrzucamy wysoko piłkę i atakujemy, i potem organizacja kontrataku. I teraz mamy ten podział, atak wysokiej piłki z czwartej i z drugiej strefy, na koniec serwis, przyjęcie. Tu jeśli chodzi o trójblok, nie ma dla mnie problemu, żeby przy trójbloku wykorzystać podesty i podrzut. Natomiast nigdy nie robię tego przy bloku pojedynczym, czy przy perfekcyjnym przyjęciu, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Na początku też ćwiczyliśmy tą technikę indywidualną, technikę bloku indywidualnego z własnego podrzutu. To się w ogóle mi nie sprawdzało na przykład w zespole w trakcie gry, bo trajektoria piłki takiej to jest piłka wysoka, ewentualnie na podwójny blok, czyli na podwójny, na potrójny, a trajektoria piłki taka to jest piłka na pojedynczy blok. I zawodnicy, z którymi na przykład ćwiczyliśmy, tak robiłem w pierwszym sezonie, gdzie tą formę taką techniki indywidualnej, tego bloku indywidualnego z podestu, podrzut, bardzo dużo szukaliśmy nadgarstków, pracy nadgarstków, barków, ale później w trakcie meczu, we fragmentach gry, oni totalnie nie potrafili ocenić pozycji, ocenić trajektorii wystawy piłki, odległości od antenki, odległości od siatki i oni skakali tak do piłki wysokiej, a to są dwie inne zupełnie rzeczy. Dlatego całą tą formę przy przyjęciu H, przy przyjęciu plus, gdzie gramy jeden na jeden, cały czas po wystawie. Blok i współpraca, blok obrona, cały czas. Tylko ewentualnie takiej formy wyizolowane przy trójbloku, czyli przy piłce wysokiej. Teraz jak ja ćwiczę ten trójblok? Tam mam takie linie naklejone, to jest około niecały metr od siatki, jest ta długa linia i krótka linia, ta pozycja bazowa dla środkowego. Czy jesteś za tym, żeby środkowy zawsze został w centrali, czy... Nie, to jest, to na razie mówimy o bazie, o pozycji startowej. Natomiast to będzie uzależnione od dogrania piłki, od z jakiej strefy będziemy wystawiać. Natomiast... Tak. Dwie linie.
Teraz przy wysokiej piłce, okay, mamy tą pozycję bazową środkowego bloku, tak jak jest ta pierwsza krótka linia i ta druga naklejona. Celem zawodnika skrzydłowego z drugiej i z czwartej strefy jest szczególnie na długim dystansie dojście tak do bloku, żeby ten blok był frontalnie do siatki, bo powiedzmy po południu, jak pokażę Wam na fragmentach, nawet w jednym, czy zespole, czy w moim, czy u przeciwników, praktycznie jedna może na, albo dwie piłki na 10, to jest gdzie ten trzeci na długim dystansie, który dochodzi frontalnie. A 8 razy to jest dokłada piłkę, to jest spowodowane, dokłada ręce do piłki. To jest spowodowane tym, że jego pozycja na skoku do bloku jest zła. Dlatego nasza druga i czwarta strefa blokujących, pierwsze co robią, zawężają maksymalnie pozycję. Mówimy tutaj o piłce wysokiej. Zawężają. Pozycja jest na tyle wąska, że jak gdyby dla zawodnika z czwartej strefy ma obowiązek położyć prawą rękę na jego lewym barku i odwrotnie drugiej strefy. To jest nasza pozycja startowa do wykonania turbloku. Także oni są praktycznie na odcinku 4 metrów. Bardzo wąsko. I jak będą się teraz poruszać? Na krótkim dystansie, jak będzie atak z czwartej strefy, pozycja numer 2, czyli zawodnik z pozycji numer 2, wykonuje jeden krok odstawny i skrzyżny. On po kroku odstawnym i skrzyżnym powinien mieć pozycję już bazową, ponieważ bazą jest zamknięcie prostej. Nie wiem, jak każdy tam nazywa po swojemu. My mamy B0, czyli zamykamy prostą przy wysokiej piłce zawsze. Jeśli piłka jest wystawiona na tenkę, jeśli piłka będzie, im krótsza piłka, tym obowiązkiem jest zawodnika ze strefy drugiej, gdzie lewa ręka jest na piłce. To jest mój sposób na zamknięcie tej prostej. Jeśli będzie piłka na antenkę, to skaczemy do antenki. Im krótsza piłka, po prostu lewa ręka jest cały czas na piłce. Czyli zawodnik na krótkim dystansie wykonuje krok odstawny i skrzyżny, czyli po jednym odstawnym i skrzyżnym nie ma problemu, żeby nawet będąc bliżej centralnej części boiska, żeby ten krok wykonał i doszedł do antenki. Natomiast zawodnik ze strefy tutaj czwartej wykonuje podwójny krok odstawny. Czyli odstawny i długi skrzyżny. Ich odległość od siatki to jest około metra. Dlatego porusza się jak gdyby w innej linii niż zawodnik środkowy. I teraz ostatni moment, ten ostatni doskok tego trzeciego do siatki jest pod lekkim kątem. Tu. W większości, gdy zawodnicy poruszali się w jednej linii, ten trzeci zawsze miał problem ze stopami środkowego bloku. I ten ostatni moment skoku to był wzdłuż siatki. W ogóle nie przekładał, albo bardzo mało przekładał ręce. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Większy problem jest przy tym, który jest na krótkim dystansie. Naprawdę. Tutaj, jeśli chodzi o tego zawodnika z czwartej strefy, który porusza się i analogicznie przy wystawie do strefy do ataku z prawego skrzydła. To jest ta sama sytuacja. I teraz, poruszając się krokiem odstawnym, w swojej przestrzeni jak gdyby, on nie ma problemu z kontaktu ze stopami. Natomiast bardzo często te stopy się krzyżują. Ta reakcja na przykład zawodnika ze strefy drugiej jest dużo, czy szybciej przeczyta grę, szybciej zareaguje i zaczynając krokiem odstawnym, czasami jest tak, że, albo bardzo często jest tak, że on krzyżuje się. Dlatego jest tak ważna ta odległość od siatki. Oni się poruszają w dwóch innych przestrzeniach. Dlatego ja maksymalnie unikam, żeby trójka zawodników poruszała się w jednej linii. Bo przy trójbloku będzie to nierealne, żeby skoczyć równo. Zawsze będzie ruch rąk w jedną, ruch rąk w drugą. Naszym celem jest skok na piłkę. Ja nigdy nie wymagałem na przykład zawodników, żeby skakali maksymalnie po pachy. Dla mnie trójblok to mieli skoczyć równo i czasami nawet kazałem skakać niżej, bo w większości tych zawodników, powiedzmy na 70% ataków, to jest po bloku i oni szukają rąk. Im wyżej skoczysz, tym wyżej dobry zawodnik go bije. I dlatego moim celem było tylko ustawienie trójbloku równo. W tej organizacji oczywiście ten system obrony ustawialiśmy tak, aby koncentrować się na piłkach gdzieś tam zahaczonych po blok, czy po piłkach, które będą leciały poza oś, poza końcową linię boiska. I to tym ostatnim krokiem
jest doskok jak gdyby taki do siatki. On nie jest to nie jest doskok prostopadły do siatki, jak potem za chwileczkę zobaczycie. To jest doskok pod kątem. Raz, że ta prawa stopa, jeśli dochodzimy do prawego skrzydła, ta prawa stopa jest pod lekkim kątem, ona wyhamowuje ten pęd, który powoduje, że możesz przelecieć, powiedzmy, za środkowego. I dwa, ta siła jest skierowana jak gdyby zdecydowanie wyżej pionowo do góry. Także jesteśmy w stanie w miarę skoczyć w miejscu, a celem jest przede wszystkim, żebyśmy przełożyli ręce na drugą stronę. Bo drugim czynnikiem tego wszystkiego jest to, że ogromna ilość piłek, która gdzie atakujący z czwartej strefy szuka nam tego trzeciego w bloku, tego, który dochodzi. Jeśli on zrobi ruch minimalny wzdłuż siatki równoległy, to raz, że otwiera tą przekątną, tą długą przekątną i masa piłek leci do długiej przekątnej, a dwa, że nie wykonuje ruchu do piłki. Prawdopodobieństwo bicia jest bardzo duże. Dlatego nas też w pewnym momencie też bardzo dużo przez tego trzeciego zawodnika atakujący wybijali. Wolę, żeby była sytuacja tego typu, aby ten blok nie był nawet przez jakieś błędne dojście tego trzeciego, aby on był z tą przestrzenią między środkowym a trzecim, niż żeby miał ten trzeci dołożyć ręce i popełnić błąd. Zasada bloku ogólnie, jaką tam stosujemy przy dwubloku i przy trójbloku, jest taka, że jeśli nawet ten skrzydłowy gdzieś ucieknie nam do antenki, zmieni system poprzez jakąś złą ocenę sytuacji, to nigdy ten środkowy nie ma prawa dołożyć ręce do środkowego. Jeśli jeden popełni błąd, to ja robię wszystko, żeby ten drugi także nie popełnił błędu, tylko on ma skoczyć tam, gdzie dojdzie. Jeśli ten popełnił błąd, ten ma tam, gdzie dojdzie, skoczyć przed siebie kosztem tego, że tutaj zatworzymy przestrzeń. I system obrony tak organizujemy, żeby nasi ci defensywni zawodnicy potrafili na tyle czytać tą grę po wystawie, żeby stworzyć i dajemy im takie możliwości, żeby mieli samodzielnie podejmują decyzję, gdzie, jaką strefę pokryją. Ja to już ćwiczę od 3 lat i generalnie jest tak, że ja akurat, oczywiście to wszystko jest uzależnione od tego, jaki masz potencjał zespołu, na czym bazujesz. My bardzo dużo ryzykujemy zagrywką i jeśli to przyjęcie przeciwnika poprzez to ryzyko zagrywki jest słabsze, to tego trójbloku mamy bardzo dużo, bardzo dużo. Ratować tą siatkę, czy tak raczej na żywioł, tylko po prostu zawodnicy wiedzą, że już siatki nie dotykamy? No, te ostatnie, na przykład ten Wałbrzychu, gdzie trenowaliśmy, to ilość siatek była ogromna, ogromna. Teraz, ponieważ te treningi skautujemy, to tam obserwujemy, ile tych siatek dotykamy. Niewiele jest mniej, naprawdę jest niewiele mniej. Czy jest na to system? Myślę, że pierwsza rzecz to ilość powtórzeń. To możesz mówić, natomiast też nie jestem zwolennikiem tego, żeby mówić, bo im więcej o tym mówisz, to i tak on to robi, to jeszcze gorzej. Tak. Także jeśli chodzi o zawodnika strefy drugiej, który wykonujemy atak ze strefy czwartej, jego pozycja bazowa jest bardzo wąsko i to jest za długa odległość, żeby jednym odstawnym dojść do siatki. Dlatego musi zacząć skrzyżnym, odstawnym i skrzyżnym kończy, czyli z tej pozycji ma dojść do antenki, gdzie tu jest. Robi odstawny i długim skrzyżnym. Wtedy dojdzie. Która? Ale no, to nie ma problemu. W czym jest problem tej nogi, która zostaje? Ale oni stoją jeden stoi bliżej, drugi stoi dalej od siatki, więc nie mają problemu. Dlatego czas, bo to mówimy o piłkach wysokich. Najważniejsze, żeby nie drobnili. Cała sztuka polega na tym, żeby ten z drugiej strefy na tyle poprawnie skoczył, żeby ten wrąg był perfekcyjny. To jest linia poruszania się środkowego, a to jest linia poruszania się zawodnika z czwartej i z drugiej strefy. Oni nigdy nie będą w linii. Dlatego to, co przed chwileczką powiedziałem, oni na 10 razy będą krzyżowali stopy między środkowym a skrzydłowym jednym i drugim. Jeżeli wystawa jest taka, że zawodnicy są w stanie ustawić go wcześniej i skoczyć z miejsca do bloku, do trzech, mają skakać, robicie to w ten sposób, że skaczą z miejsca czy z odmachu? Ja preferuję, żeby skakać z miejsca, bo dla mnie nie jest celem skoczenie po pachy jak najwyżej. Oczywiście to będzie zależało od warunków też zawodnika, bo Paweł Woicki nie skoczy czyjś z miejsca, tak? Więc on potrzebuje zamachu.
Natomiast zawodnicy o parametrach takich, gdzie potrafią skoczyć i przełożyć powiedzmy te przedramiona na drugą stronę, dla mnie to jest zdecydowanie lepiej, bo dla mnie najważniejsze, żeby wykonał ruch do piłki. Jeśli wykona ruch do piłki, źle powiedziałem, bo piłka może być na antence, to nie w ten sposób. Ma wykonać ruch na drugą stronę, kosztem tego, że piłka będzie tu. To ma być ten ruch. Dlatego, że prawdopodobieństwo wybloku jest dużo większe, niż kiedy zrobię ruch do piłki, mając tu. W większości. Myśmy mieli jako zespół w tym roku, no to też zależy od parametrów zawodników, natomiast mieliśmy największą ilość wybloków w lidze. Czy to jest lepsze czasem niż wyblok jako kurczę zablokowanie? Celem jest zablokowanie, natomiast generalnie, bo cały czas mówimy o trójbloku, prawda? Wystarcza wybloczek, tak. Kiedy gramy z przeciwnikami tam powiedzmy na wyższym poziomie, no to jest sytuacja tego typu, że na przykład jak gramy z takim Kazaniem, graliśmy, czy Bełchatów, czy Jastrzębie, czy nawet Gdańsk, tam 80% zawodników przy wysokiej piłce nie szukali żadnego kierunku. To było albo tip i grali overloadem, albo wysoko po nadgarstkach atak. Także im więcej szukają nadgarstkach, taki Łasko nam zaczepiał, jak żeśmy Łasko, czy na przykład Szwarc, gdzie graliśmy w playoffie z Gdańska, on nam na 15 ataków, 14 ataków wybił po rękach. No. On nie szukał jakichkolwiek kierunków, tylko szukał nadgarstków, prawda? Dlatego tak ważne jest... Trzeciego latającego, jeżeli on to opanuje, jak to nie opanuje, to jest cały czas dziura. Dlatego tak ważny jest ten ruch na drugą stronę. Na drugą stronę. Albo zamortyzować ten atak tej piłki, albo zablokować, jeżeli się uda. Natomiast im więcej będę pracował w płaszczyźnie bloku, to tym większe prawdopodobieństwo, że nam bije. No. Oczywiście też to się wiąże, to co Gary mówił teraz, że z tymi siatkami, z ilością siatek, prawda? No, ale to jeśli będzie powtarzał, to on automatycznie będzie zmniejszał ilość błędu. Tylko przez powtarzanie. Ustawienie do trójbloku, tą pozycję wyjściową, czyli tą bardzo wąską pozycję wyjściową, tą, gdzie oni są skupieni, tak jak mówię, maksymalnie na 4 metrach, stosujemy w zależności od przyjęcia. To oni oceniają tą piłkę. Natomiast głównym, który podejmuje decyzję, jest środkowy blok. On trzeci. Skrzydłowy daje tylko sygnał w sytuacji, że jak skaczemy na, powiedzmy, jest wystawa, zakładamy tutaj z drugiej strefy, to ta nasza druga strefa musi dać sygnał, że jest 3 w bloku. Ponieważ to wymaga to jest uzależnione od systemu. Dlatego, że moją bazą systemu przy dwubloku było zasłonięcie środka boiska. Ja nie koncentrowałem się przy dwubloku na tendencjach zawodnika, powiedzmy, że miał super prostą, czy miał super atak po skosie. Dla mnie to nie miało znaczenia, bo dla nas najważniejsze było zasłonić środek boiska. Bo my też byłem w sytuacji, że szukaliśmy, ten miał powiedzmy tendencję ataku po prostej, no to zamykaliśmy prostą. Środkowy nie doszedł i było powiedzmy do środka, między blok, między ręce. Dlatego dla mnie tu jest największa ilość ataków, pomimo tego, że są zawodnicy, co mają tendencję, tak, do ciasnego skosu czy do prostej. I wyższy poziom, wiadomo, że on te kierunki ma opanowane lepiej, jeden i drugi. I tam nie możesz zakładać, że dzisiaj atakuje 50% po skosie, 20% kiwa, a po prostej tam gdzie zostaje mu 5%, nie? Bo kolejny mecz oni zmieniają. No, tak graliśmy na przykład z Gdańskiem, nie? Gdzie Troy atakował cały czas do prostej w jednym meczu, a w drugim atakował cały czas do skoszy. No to nie podobało to tego, że myśmy w drugim meczu zasłaniali mu cały czas prostą, bo byłoby to nielogiczne. Natomiast tak ustawialiśmy obronę, żeby zasłonić mimo wszystko ten środek boiska, a on i tak się po tych kierunkach raz, że mylił, dwa, że potrafiliśmy go bronić. No. Ja uważam, że, ale to mówimy o dwubloku, o podwójnym bloku. Dla mnie celem nie jest tendencja zawodnika, czyli jego kierunek ataku, tylko celem jest zasłonięcie środka boiska. I przy trójbloku podobna. Prosta musi być zasłonięta, wszystko co po skosie staramy się bronić. Macie jakieś pytanie jeszcze odnośnie trójbloku? Co możemy tak szybko, to pytajcie się, ja wam to... A ten trzeci do tego bloku daje, naprawdę nie daje żaden sygnał temu, że tam jest? Zawsze krzyczy trzech. Trzech, dotyka go? Nie musi go nie dotykać. Umówiony sygnał. Nie. Kiedy stoją wąsko, mają sygnał, to jest, że mają ręce na barku,
wiedzą, tak, tak. Natomiast jest sytuacja tego typu, że na przykład to też wynika już od zespołu, od strategii zespołu, czy od też parametrów rozgrywającego. Myśmy wiele razy mieli sytuacji takich, że w ustawieniu z Fabianem Żyzgą na siatce, że stał wąsko, dochodził do trójbloku i w ostatnim momencie wycofywał się generalnie bardziej do asekuracji, bo jego na przykład dużo obijali na trójbloku i nasza efektywność gry nie była duża, nie było sensu, żeby on skakał. Lepiej go wybronić, jak go mają cały czas na to obijać. I tak to wyglądało, natomiast zawsze ten trzeci, który na dłuższym dystansie się porusza, musi dać sygnał, że jest trzech w bloku, bo wtedy zamykamy prostą. Jeśli nie da sygnału, to bazą systemu było zamknięcie środka boiska, a wtedy blokowaliśmy B1, czyli zostawialiśmy jedną piłkę. Jako, że nie zdążył, to idzie do asekuracji po piłkę lub coś takiego. Unikaliśmy maksymalnie sytuacji, tutaj poza wyjątkiem Fabiana, żeby zawodnik podjął decyzję, że idzie do trójbloku i nagle nie dochodził. Albo wycofywał się do obrony tu, albo miał dojść obowiązek do trójbloku. Nie ma takiej opcji, że jak nie zdążysz, że jak nie zdążysz, nie, zdążysz, nie. Wtedy to żeśmy ich karali za to, bo tak zorganizował nam raz, że system tej gry blok obrona. I straciliśmy jednego... Nie ma coś takiego, że nie zdążył. Albo dochodził, albo nie. No to też jest... No, mnie jest też trudno powiedzieć, no jak powiedzmy tam był ktoś tam o jakichś tam słabszych umiejętnościach i on... Czy on, bo może być taka sytuacja, prawda? No też mój system polegał na tym, że jeśli stworzyliśmy trójblok, to generalnie osobą odpowiedzialną za tam tipy, to też w zależności od zespołu, prawda? To była pierwsza strefa. Jego, ja tu chyba gdzieś miałem... Tu. To, pierwsza strefa generalnie, to jest strefa, gdzie on odpowiadał za piłki raz atakowane do drugiej prostej, czyli przez, powiedzmy, między strefę 1-6 i on odpowiadał za wszystkie też tipy. Natomiast no, to są pozycje płynne jednej i drugiej strefy i one też wynikały w zależności od tendencji. Bo raz piątą strefę ustawialiśmy na ciasny skos, a raz zostawialiśmy w ogóle ciasny skos, a ustawialiśmy się na długą przekątną. I trójką zawodników broniliśmy praktycznie linie końcowe boiska. Tak samo szósta strefa, no jak tak tendencje Krzyśka Gierczyńskiego nie, na wysokiej piłce, to był, on miał 100% ataku tu. Także szósta strefa automatycznie podwajała obronę w jedynce. Szwarc miał 100% ataku na wysokiej piłce tu, także my w ogóle nie mieliśmy piątej strefy na ciasnym skosie, tylko na długiej przekątnej. Więc ta dwójka zawodników jest płynna w zależności od tendencji już tutaj zawodników. Natomiast pierwszą osobą, która odpowiada za tipy, za ten, to jest zawodnik z pierwszej strefy i tutaj nic nie zmienialiśmy.